bo teraz przez to, że mamy trochę mniej miejsca niż na nagrywkach, to ja mogłem, znaczy zrobiłem tylko jeden krok, prawa, lewa, prawa, lewa. Przepuszczam partnerkę, to ja ją tak jakby zapraszam na prawą stronę, a potem jakby naciskam, żeby wysyłam, żeby ona się mogła obrócić. I łapię za moją prawą rękę, lewą dłoń partnerki, paznokcie do góry. Jeżeli byśmy mieli więcej miejsca, to jakby się mocniej obróciła i mocniej, to ja muszę sobie, o teraz nie zdążyłem, iść za partnerką tak, żeby po prostu mi nie brakło ręki. Kroki tutaj są raczej nieważne, ważne, żebym skończył klatką do gości i patrzę, gdzie jest partnerka. Ja podaję partnerowi, jeżeli podeszłam sobie od prawej, raz, dwa, trzy, cztery, jestem na lewej nodze, podaję partnerowi prawą dłoń, tak jakby się odbijam, on mnie wprowadza do obrotu, dlatego tutaj dziewczyny nie możemy mieć luźnej ręki, tylko mamy taki delikatny tonus w ciele, w ręce, że jak partner ruszy ręką, to my się obracamy. Ja mam na co nacisnąć. A nie, że jeżeli ruszy... Poleci ręka, a ciało zostanie. Dlatego musimy mieć połączone rękę z ciałem. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz od prawej nogi kontynuuję po linii. Tutaj mamy obrót i trzy czwarte, takie niecałe dwa obroty. Dlatego ja akurat nie polecam, żeby robić bardzo dużo dużych kroków, nawet jeżeli macie sporo miejsca, bo no jest to dość ryzykowne. Zaczynam od prawej nogi, raz, krzyżuję sobie lewą przed prawą, dwa, partner zaczyna mnie obracać za prawym barkiem, dwa, kontynuuję obrót od prawej nogi, idę prawa, lewa do boku, dalej kontynuuję obrót za prawym barkiem, krok na prawą nogę do boku, jestem ustawiona przodem do gości, dalej jestem troszeczkę przed partnerem i muszę